uważamy, że bezpośrednia współpraca 41 gmin ma dać nam efekt energii i możliwości zbudowania nowej oferty dla mieszkańców, poprawy tych problemów, które nas trapią, przede wszystkim związanych z transportem, ale też zastanawiania się, w jaki sposób te miasta mają ze sobą współpracować, jak pozyskiwać inwestorów, jak poprawiać jakość życia, jak walczyć ze smogiem. Jest sporo problemów, które pojedyncze miasta nie są w stanie rozwiązać, muszą to robić wspólnie. Zarząd województwa musi poświęcić teraz więcej czasu na te obrzeża województwa, na były częstochowskie, były bielskie, subregiony zachodnie, czyli Rybnik i miasta okoliczne. Musimy ich wesprzeć. Metropolia ma teraz budżet, ma władzę. Jest dzisiaj głośno metropolia już się, myślę, tą częścią centralną województwa zajmie sama.